Hej, cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym materiale, oczywiście na moim kanale. Jest to oczywiście, dawno nie było w sumie, co nie, kolejny materiał, zagrajmy, co nie, w Eurotrack Simulator 2. Będzie to materiał oczywiście na mapie, Brazylii, znaczy na mapie ogólnie Brazylii, IAA map tak zwane. Co my tu mamy właściwie, jakie rejony, tereny? Oczywiście Argentyna się tu pojawia, Chile, Wenezuela, zaraz wam tu pokażę wszystko, Kolumbia, Ekwador, Peru, Boliwia, wiecie, tu jeszcze Brazylia Południowa, Wschodnia i tak dalej, i tak dalej. I no, tu Sol de Brazil, to nie jeszcze Urugaj, Urugwaj, Paragwaj, Paragwaj, nie wiem, jak to się czyta dokładnie, Argentyna właśnie, jak wspomniałem, Chile. Tu coś jeszcze było, pamiętam. A, jeszcze takie fajne miasto na... Zaraz, gdzie ono było? Już nie pamiętam zbytnio, w którym miejscu ono było, ale zaraz... O, jest! Miasto... Szczerze mówiąc, nie wiem, jak to się wymawia go dokładnie. No nic, moi drodzy, co nie? Takie fajne miasto tutaj w ogóle jest w tej grze. Znaczy na tej mapie, przepraszam, chciałem powiedzieć. Nie w grze. Dobrze, moi drodzy, żeby tutaj nie przedłużać, sobie jedziemy powolutku. Bo niestety moja premiumka na tej mapie ma tylko właściwie 380 koni mechanicznych. No niestety, trochę słaba. No ale powiem wam, że 23 tony, jak się nie mylę, nie, 17, przepraszam. Ło, jeszcze po słupie przyjechałem, ło. A, jeszcze tu posiadam moda na, jak widzicie, na inny pasek, co nie, nie, na te, nie tak jak występuje oryginalnie, tylko na dole, może być na górze, tak jak na przykład wujek Bohun ma, czy tam nawet kto inny, wiecie, o co chodzi, co nie. Jest tutaj u mnie tym razem na dole właśnie, tutaj chyba kiedyś nawet już, jak dobrze pamiętam, było coś takiego u mnie na materiale. Ale to było dawno, dawno, dawno temu. Właściwie już dawno w ogóle materiału się nie pojawiało z tej gry. Dawno, dawno już. Ojojojojoj. No i cóż, lecimy sobie oczywiście max 80 najprawdopodobniej. Ja tutaj nie będę, wiecie, jechał jak szaleniec. Zmienię, nie. Czekajcie, sobie zmienię biega. O, trochę za szybko jadę, no nic. Trochę mam tutaj uszkodzony, powiem wam, bo no wiecie. Jak sobie jeżdżę, wiecie, tak, no, prywatnie, poza nagrywaniem, trochę się porozbijam, co nie, po drodze, jak zwykle. No nic, na razie zobaczymy, trochę tu zakrętów będzie. Najprawdopodobniej tutaj będzie jeszcze sporo zakrętów takich, no właściwie górskich tak samo. Trochę słaba ta premiumka jest na razie, ale tak mam nadzieję, mam nadzieję, że ją stuninguję. Co jeszcze miałem wam powiedzieć, moi drodzy? Wiecie, jest to materiał oczywiście taki, można powiedzieć, jak to się mówi, już zapomniałem właśnie nazwy tego. Mam nawet nazwaną taką playlistę, tylko już nie pamiętam, jak ona się nazywa dokładnie. Kurczę, nie chcę mi się jej szukać. Jest z innych, wiecie, gier, co nie? Można tak powiedzieć. No, widzicie, zapomniałam już nazwy tego, kurde, no. Na pewno wiecie, o co chodzi, co nie? Z innych gier, wiecie, takie pojedyncze materiały. I cóż, zobaczymy. Zobaczymy jeszcze, co nam tutaj, wiecie, spotka po drodze. Trochę trasę mam długo, bo aż do miasta Campos do Jordão.
A, jeszcze tak wspominając, zacząłem oglądać przedwczoraj, jak się nie mylę, brazylijski, właściwie horror komedia, wiecie, z roku tamtego, jak się nie mylę. Nazywa się on dokładnie Reality Z. Powiem wam, polecam obejrzeć. Trochę jest takich scen, wiecie, no, tego. Ale jest mało, wiecie, bardzo mało tych scen takich. Więcej, wiecie, jest tych tak zwanych, no, zombie, co nie? Którzy latają bardzo szybko, tak jak na przykład w serialu Z Nation, czy tam nawet już nie pamiętam dokładnie, jakie ja jeszcze seriale oglądałem, wiecie, takiego typu, że horror, co nie? Jest tylko jeden sezon tego właściwie, ale bardzo fajny serial, polecam obejrzeć. On ma tylko 10 odcinków, wiecie? I one są nagrywane właściwie po 30, właściwie tam pierwszy odcinek chyba był długi, po 40 chyba 5 minut, czy tam 50. A tak ogólnie to po 30 minut jest nagrywany, ale bardzo fajny, kurczę, interesujący, powiem wam. Tak samo pamiętam, oglądałem serial, też horror właśnie, amerykański tym razem, Black, już nie pamiętam dokładnie dalszej nazwy, ale wiem, że to był taki, jak to się nazywa, też właśnie te zombie szybko biegało. Trochę to jest, powiem wam, głupie według mnie. Zombie powinno powoli chodzić, tak jak na przykład w The Walking Dead, co nie? Coś takiego powinno być, co nie? A nie biegają jak nie wiem, jak opętańcze, kurczę. Trochę to jest głupie według mnie. No ale wiecie, taki serial niestety zrobili i taki będzie, co nie? Czy taki jest, co nie? Oczywiście. Co ja mam do tego? No nic nie mam do tego, co nie, niech sobie nagrywają jak co, ale no jeszcze kurde się odez... no, jeszcze się... no... no nic nie poradzę. No nic, co poradzić na to. Wymyślił tak reżyser, to tak ma, co nie? Wow, taki zakręt trochę, no... trochę był. Gwałtowny, można tak powiedzieć. A tu jeszcze przede mną, kurde, jadą boty, no ludzie, najgorzej. A, jeszcze tu mam dodane, oczywiście, modyfikacje m.in. na naczepy, trailer Sand Cargo Pack, tak zwany. Polecam wam bardzo serdecznie, jeżeli chodzi o te modyfikacje. Ciekawe są te naczepy, powiem wam, między innymi na łodzie, na wózki widłowe na przykład jest, wiecie, podmieniona nazwa, zmienione są kolory, niż tak jak w podstawce, wiecie, jak się ma DLC High Cargo Power Pack, czy tam Heavy Cargo, co nie, czy w Heavy Cargo tego nie ma, co nie, a jeszcze tak, w sumie to wracając jeszcze do tego filmu, znaczy filmu, serialu, przepraszam, chciałem powiedzieć. Co tam jeszcze występuje? Oczywiście zmarli ludzie. A, i jest to oczywiście tak zwany, czy to jest wymyślona rzecz, powiem wam, olip. Tak jak na przykład było w Grecji, jak się nie mylę. Mogę się mylić w tej chwili, ale może nie. Bo w Rzymie to był Neapol, tak. To chyba w Grecji było, tak. No i cóż, tam jest taki, wiecie, budynek, co nie, zrobiony, stworzony przez matkę jednego, właśnie matkę tak zwanego, czy, no, czy chłopaka Leo, co nie, ona się nazywa Anna. I ona właśnie stworzyła te miejsce, ale później ją tam zwolnili bez powodu. Tutaj można się dowiedzieć z tego serialu. No i oni tam dojechali na te miejsce. Jak on się nazywał, z kongresmanem, tam był taki kongresman, ale on przeżył, co nie? No niestety jego matka, tego Leo, niestety nie przeżyła, bo
była taka scena pewna, że wybijali te zombie, co nie, tych ludzi zmarłych, którzy no zmartwychwstali, tak jakby tylko wiecie, na opętańców. I oni ich oczyszczali, co nie, i nagle jedna bohaterka tam weszła do łazienki i tam była taka Nina, Nena, Nina chyba bardziej, taka czarna, wiecie. I ona, wiecie, no niestety ją zombiaki, no wiecie, zaatakowali i niestety nie przeżyła ta Nina, Nena, nie wiem jak ona tam się nazywała dokładnie. Można obejrzeć go oczywiście na CDN, tak wspominając jeszcze. 10 odcinków jest. I właśnie jeszcze można tak powiedzieć, że... A, jeszcze tak wspominając do tego, zapominam już co ja mówię, to nie. Ona właśnie ją zaatakowała, ta Nina, Nena, tę matkę, co nie Leo, czyli Anę tą. No i niestety ona ma te ugryzienie miała, ale ją... No jej syn... No ją wygonił, znaczy wygonił, no wiecie, trochę już to było brzydkie. Brzydka ta rana była właśnie, jeszcze dzisiejszego dnia, czyli... 24 stycznia, bo ten materiał nagrywam tego dnia oczywiście. I ten... I wiecie, coraz te ugryzienie było większe, co nie, tak jak było na przykład The Walking Dead, pamiętam. No i właśnie, co zrobić? No trzeba było ją, co nie, coś zrobić z tą Aną. No i oni ją wygonili na ten, na zewnątrz, bo oni byli wewnątrz, co nie, na takim, wiem, że ten, jej syn stał na tym, na takim dachu, co nie, w tym Olimpie tak zwanym. No i wiecie, zombiaki ją zaatakowali te, na tym zewnątrz, na tym parkingu, przed Olimpem. No i co zrobić? No szkoda tej bohaterki, bo ona się znała na tym wszystkim, w tym Olimpie, bo ona wtedy pracowała wtedy jeszcze przed tym zwolnieniem, zwolnieniem jej. No szkoda, szkoda, no co poradzić, no nic, co nie. Tak to jest, moi drodzy. No i niepotrzebnie dała jej to rękę właśnie jeszcze tak wcześniej, przed tym. Chyba kilka dni wcześniej. Niepotrzebnie jej dawała rękę tej Ninie, co nie, Ana. No i niestety ona ją chrap, co nie, zaatakowała w pieruny jasne. Ale powiem wam tak, dziwne, że ona z pierwszej chwili nie zaatakowała, co nie? Nie wiem dlaczego tak się stało, nie mam tego pojęcia, zielonego pojęcia. Ale jeszcze mi zostały właśnie dwa odcinki do obejrzenia. Ja wam tu tłumaczę, co nie, ile obejrzałem, czyli 8. Na 7 skończyłem, przepraszam, chciałem powiedzieć, już o 2, co nie? Czy na 8 skończyłem, już nie pamiętam dokładnie teraz, co nie? Wiem, że zostało mi no trochę jeszcze do obejrzenia, no i zobaczymy co tam będzie, jak coś najwyżej będę powiem wam co tam się stanęło dokładnie, a wy sobie tam obejrzycie, co nie. I ten, kurde, bo znowu zaraz jadę w tego gościa. No i cóż, krótki serial, co nie, jeszcze mam zamiar skończyć, ale nie wiem kiedy, nie mam czasu w ogóle totalnie. Już nie pamiętam, czy dwa sezony The Walking Dead, czy jeden, już nie pamiętam, bo kiedyś oglądałem, ale wiecie, już mi się tak nie chciało tego oglądać, bo to długi serial trochę, bo to 10 sezonów, czy 11 już nawet, nie wiem ile dokładnie. Wiem, że ma być 12 chyba, czy 13 już. Wiem, że już trochę tego jest, powiem wam. Jak to kurczę, wiecie, pierwszy sezon powstał gdzieś 11 lat temu, co nie. Najlepszy serial, powiem wam, jeżeli chodzi o amerykańskie, bo to jest brazylijski, co nie? A, i jeszcze tam jest, jeszcze tak dodając, policjant, on się nazywa Robson, jak zwykle musi wciągać w kokę, co nie? To jest najlepszy, kurde, bohater, powiem wam. O Jezu,
najlepszy. Ale powiem wam, że no dobre jest, kurczę, jako jeżeli chodzi o strzelanie do tych, wiecie, zombie tak zwanych, jeżeli, no w głowę, co nie? Ale no wiecie, jak to jest, co nie? Jeszcze tam nie wiem, co to będzie się jeszcze działo w tych dwóch odcinkach. Trzeba będzie obejrzeć dzisiaj, oczywiście 24 stycznia, bo nagrywam ten materiał, co nie jest jeszcze tak. No wiecie, wspominając, wiecie, obejrzałem, znaczy, no, jak to się mówi, ten brazylijski serial, wiecie, zacząłem oglądać i tak, jeżeli chodzi do, no, do Brazylii, wiecie, to tak mówię, co nie, trochę tu jest inaczej, powiem wam, tutaj w grze, a w realu, co nie, tam jest bardzo dużo, jak się nie mylę, dróg polnych, takich błotnistych bardziej, i tam jeżdżą, no, po tych górach, czy tam po tych drogach, wiecie, błotnistych, normalnie kierowcy ciężarówek, co nie, a tutaj jest więcej, powiem wam, tak szczerze mówiąc, dróg, wiecie, nie gruntowych, tylko no, tych zwykłych, co nie, bo gruntowe to bardziej au, bardziej z piasku, co nie, czy z takiego żwiru, nie żwiru, wiecie, o co chodzi, co nie. Drogi, nie wiem, jak to powiedzieć, czy ekspresowe, chyba nie. No nic, jakoś jedziemy sobie jeszcze, co nie. I co jeszcze tutaj tak mówiąc, a właśnie, jeszcze tutaj wam powiem, w tym materiale, jak go nazwę, oczywiście podsumowanie, jeszcze mam 20, no właściwie do 14 sobie nagram, jeszcze 15 minut. Powiem wam podsumowanie, tylko trochę będzie lipnie w telefonie, no nic. Jeżeli chodzi o wyświetlenia, inaczej, jeżeli chodzi o inaczej, chwila, kurde, nie mam tutaj tego. Jeżeli chodzi o na przykład chwila, kurde, trochę mi się tu wiesza gra, powiem wam, jak ja tu chcę wyłączać, nie wiem, dlaczego tak się to robi. Na razie przyciszę dźwięki sobie. Jeżeli chodzi o miesiąc luty 2020, to trochę mało miałem tych wyświetleń, no nic nie poradzę, bo tylko 942. W marcu, no nawet prawie 1400, dokładnie 1397. W kwietniu trochę mniej, 1296. W maju, no jeszcze mniej, 884. W czerwcu, no jeszcze mniej, 735. Nie pamiętam, czy tam nie był mniejsza aktywność, jeżeli chodzi o przesyłanie filmów. W lipcu, no jeszcze troszeczkę mniej, bo 744. W sierpniu, o, trochę podwyżka była, znaczy, no, była. 851. We wrześniu, 868. W październiku, wow, 1036. W listopadzie, 1182. W grudniu, 1216, co nie? I tak to było, powiem wam. A na przykład cały okres, ja się tu inaczej mi pokazuje. No nic, dobrze. A na przykład ostatnie 7 dni to było od 17 stycznia do 23 mi pokazuje, bo dzisiaj mamy 24 już, łapanie. 219, trochę mało, co nie, ale nic nie poradzę. A jeżeli chodzi jeszcze o najpopularniejsze filmy, chwila, cały okres, bo trochę tu jest głupie mi pokazuje, bo czas oglądania w minutach mi pokazuje, zamiast
Nie. O, mam, dobra, mam. A kurde, pokazuj mi tylko w pierunę 48 godzin w czasie rzeczywistym i 60 minut w czasie rzeczywistym. Kurde. Może inaczej zobaczę to. Nie, tak też nie zobaczę. Kurde, trochę lipa, powiem wam. Lipa. Wiem, że... Mówię właśnie, inaczej pokazuje mi w telefonie, a inaczej, wiecie, w telefon, w komputerze. Trochę lipa, wyświetlenia może tutaj będzie, ale nie wiem. Nie. Chodzi mi tu o filmy, co nie? Zaraz, jeszcze raz może znajdę to. Właśnie mówię, właśnie, to kurde jest głupie. No i poprawiajcie filmy i pokazują mi czas oglądania w minutach, Holender. Ale ja nie chcę w minutach. Właśnie to jest głupie trochę, ale chyba mi się wydaje, dobrze zrobiłem teraz. Zaraz, inaczej. Ostatnie 365 dni. Nie, bo to pokazuje mi kurde w minutach. To trochę lipa, powiem wam, wiecie. Wiem, że najwięcej mam, jeżeli chodzi o najpopularniejsze filmy, to w 5 odcinku Wiedźmina, jedynki, odcinek 5, czyli zbieranie tych kwiatów Mirtu? Dobrze mówię? Czy źle? Chwila, zaraz zobaczę jeszcze raz. Mi się chyba pokiczkało trochę, zaraz zobaczę. Jeszcze inaczej mogę wam powiedzieć. Przypomniałem sobie teraz jeszcze. Już mogę włączyć data najpopularniejsze, o właśnie. Białego Mirtu, o właśnie, kwiaty. Później wiem, że jest najpopularniejszy, co nie tu... zagrajmy w GTA 4, 49 odcinek. Prawie już końcówka gry. Później jeszcze jest Tomb Raider, odcinek 8, wielki dzwon spadł na dół. Później, o dziwo, zagrajmy w Ryzen, pierwszy odcinek. Później, no, odcinek informacyjny, który ma już 6 lat, bardzo długo już. Później jeszcze jest Wiedźmin 3, odcinek 46. Później jest następnie też GTA 4, odcinek 44. A później jest, na koniec, właściwie już mniej niż 1000 wyświetleń, 843 wyświetleń, też z GTA 4, ostatni odcinek z tej serii. A jeszcze nie wiem, czy to będzie mi pokazywać. Chodzi mi o najmniejsze, ale chyba nie pokazuje mi. Właśnie nie pokazuje mi końcówki, trochę to jest głupie, powiem wam. No nic, tak podsumowanie wygląda, moi drodzy. Szczerze mówiąc, chyba nie jest najgorzej, w tamtym roku było. Trochę wiem, że był słaby 19 rok, jak się nie mylę. Bo to chyba była praktycznie roczna przerwa. A w tamtym roku wiem, że zacząłem nagrywać jakoś w połowie chyba stycznia. Teraz zobaczę dokładnie. Już tak zbytnio nie pamiętam, wiecie. Zaraz zobaczę, kurde. No, to jest. Dobra, mam. Zaraz zobaczę dokładnie, wiecie. No już nie pamiętam zbytnio. Zaraz zobaczymy. Wiem, że skończyłem na pewno serię z... Zaraz wam powiem dokładnie, chwila. Zaraz wam powiem. Zaraz, ja sobie wejdę w to. Kurde. Dokładnie 6 lutego zacząłem nagrywanie w tamtym roku. A jeszcze wcześniej ostatni materiał się pojawił 2 października 2018 rok. To prawie rok i no trochę było czasu, co nie przerwy. Ale najważniejsze, że ukończyłem, wiecie, z starych serii tak. Ryzen, GTA 5, Watch Dogs i
jeszcze skończyłem Mass Effect. Znaczy Mass Effect to nie jest ze starych serii, ale wiecie, chciałem ją nagrać bardzo. I udało się. I jeszcze przede mną zostało teraz Obcy ze starych serii i The Evil Within, co nie? Z tych starych serii właśnie, jakie mi zostało. I jeszcze mam zamiar, ale nie wiem czy to wypali, nie wiem czy w tym roku, czy w kolejnym, jeszcze Morrowinda, co nie, ale nie wiem czy się za to brać, bo to jest bardzo, bardzo, bardzo długa seria. Ja wiem jak wygląda oczywiście The Elder Scrolls 5 Skyrim, wiecie. Ja pamiętam, że nawet do połowy gry nie przeszedłem, a już miałem później trudności właściwie, nawet z zabiciem smoka. A później jeszcze było, pamiętam, wiem, że przerwałem sobie granie w tę grę, bo już mi się, powiem wam, na początku fajnie to wygląda, co nie, ale później to już takie nudne się robi i tak to wygląda, wiecie, w tych długich grach bardzo. I no najważniejsze, sobie zagrałem, co nie, w tę piękną produkcję, bo nie można powiedzieć, że to jest no gra do dupy, bo nie jest. Bardzo właściwie widoki są interesujące oraz muzyka z gry to jest coś pięknego. Tak samo z Wiedźmina, między innymi z Gothica trójki, bo z dwójki, jedynki to takie, powiem wam, klasyczne. Z trójki mi się najbardziej podoba In My Dreams. Oj, to jest coś pięknego. Piękny soundtrack. Wiem, że jeszcze jest piękny soundtrack z czego to było? Wiem, że kiedyś słyszałem, ale już teraz nie pamiętam z jakiej gry. Wiem, że z jakichś jeszcze gier jest piękny soundtrack, ale już nie pamiętam z jakiej dokładnie. Czy to był The Elder Scrolls? Właśnie już nie pamiętam. Wiem, że tylko Skyrim ma piękny soundtrack i Gothic, co nie? A dalej już nie pamiętam jakie gry mają, no wiecie, no piękny soundtrack, co nie? Wiem, że w Gothicu trójce to coś pięknego było, tak samo te różne soundtracki. Pamiętam, że też nawet ta muzyka się włączała jak ktoś mnie zaczął atakować, co nie, z wilków czy tam z orków, wiecie. To było, wiecie, już ostrzegawcze, co nie, że coś się dzieje. A tak to już nie pamiętam z jakich gier jeszcze piękny soundtrack był. No ale cóż, podsumowanie zrobiłem takie no troszeczkę, takie o co nie, takie no takie średnie, co nie, no ale najważniejsze, że powiedziałem, to tam było najpopularniejsze i na pewno, oj kurde, jeszcze zjechałem na drogę, ja pierdzielę, na drugi pas. I co jeszcze mogę wam tu powiedzieć, zobaczę ile mam jeszcze paliwa. 36, dobra. Bo tu mam jeszcze włączone realne spalanie, co nie, żeby wiedzieć jakie jest te spalanie realne właśnie. Trochę jeszcze, trochę dużo mam niestety w tej premiumce. No bo ma tylko 380 kłuca, to wiecie jak to jest, kurde, ledwo, ledwo co jedzie. Ale nie, powiem wam, po tych drogach tutaj brazylijskich, no można tak powiedzieć, trochę jest pod górkę. Ale większość to jest takich, powiem wam, prostych. Oj, przepraszam. Jest takich prostych trochę, wiecie, że normalnie się jedzie, płynnie, wiecie, nie trzeba pod górę. I tak to wygląda, co nie. Trochę tu jeszcze drogi mam niestety do tego miejsca, ale już coraz mniej, wiecie, skończyłem. Wiem, że mogę się tu, czy no, nie wiem czy chwalić, czy nie, ale jadę tę trasę prawie miesiąc już. Czasu nie ma w ogóle, wiecie jak to jest, co nie, nagrywanie i w ogóle, wiecie, mogłem nie brać jakiej długiej trasy, no ale co zrobić, no nic się nie zrobi, co nie, tak to jest, moi drodzy. Kiedyś to bardzo dużo jeździłem, jeszcze wiecie, przed, już
już nie mam. Znaczy też nagrywałem, co nie, ale mniej chyba już wtedy. A więcej jeździłem, co nie. No ale. Ale wiecie, zmienia się to, co nie, wraz. No, z latami, co nie, już. Powiem wam, taka, ta gra już tak mnie nie. Czy już wypaliła, co nie. Ale tak od czasu do czasu jeszcze, wiecie. Chce mi się jeździć, wiecie. Zwłaszcza w Amerykanie. W Amerykanie to coś pięknego, te drogi. No, szybko lecę te kilometry, bo mam ustawione w kilometry, nie w mile, wiecie. Trochę szybciej to leci. Ale zwłaszcza widoki są piękne. W Amerykanie to coś pięknego. A jeszcze wziąć mody. Wow, to coś pięknego. Meksyk, czy tam nawet ten. Kanada, czy tam dalsze te tereny, wiecie, Ameryki, zwłaszcza na wschód, na Florydę, nie na Florydę, o właśnie, o takie mi drogi chodzi, co nie, trochę mnie dzwania tutaj, ale jest mało takich dróg właściwie, więcej to takich jest, wiecie, takich, że da się jechać, że spalanie mi w granicach jest, co nie, 20-30 litrów, wiecie, najwięcej to miałem już, oj, sporo, ale o tak to jest spoko, co nie, jazda po tych drogach. Wiem, że kiedyś, dawno już temu, właściwie na początkach chyba zabawy z modyfikacjami, wiem, że ściągnąłem mapę, tak zwaną Mario Map, do Amerykana i wiem, że tam były tereny, na pewno Ameryka i Brazylii właściwie. I jeszcze Hawaje były, pamiętam, no. Ale to kiedyś było, kurczę, powiem wam, jak jeszcze była, wiecie, na te wersje, nie pamiętam dokładnie na jaką, 1 chyba 30. Wiem, że to były początki mojej zabawy z 1.20 chyba 5 albo 26. Wiem, że jeszcze ta mapa występowała, teraz już w ogóle jej nie aktualizują do Amerykana. Aż aktualizują, tylko ja o czymś nie wiem, wiecie. I... O, jeszcze walnąłem na koniec, no. Bo chcę już tutaj, wiecie, materiał zakończyć, może zakończę przy tym, na stacji benzynowej. O, tu trochę jest, powiem wam, chyba pod górkę. Ale jest... Ale nie jest źle, powiem wam. Czy jest zakręt taki, czy to jest, kurde, w... Dam radę tak wjechać, tylko żeby się nie wywalić? A nie, to jest, kurde, tylko... A, dobra, to jest tylko ten. Skręt w prawo, kurde, myślałem, że to zakręt jest ten, skrzyżowanie. A, dobra jest. Widzę, kurde, takie fajne domki są tu po drodze, co nie? To mi się podoba, kurczę, takie coś. O, widzę, mamy stację benzynową i ja tu się zatrzymam. I tu, zobaczymy co tu mamy. O, tu się może zatrzymam, jak się uda. Tylko nie wiem, czy to nie jest przypadkiem waga. Au, jeszcze walnąłem, no. O nie, dobra, o, tak zrobimy, moi drodzy. Wiem, że kiedyś tu wjeżdżałem i nie mogłem wyjechać. Na tej mapie oczywiście. Sobie tak zrobimy. Oj, trochę na trawkę wjechałem, trochę. Trochę tutaj, pamiętam, było problemów z wyjazdem, bo tu już te samochody stoją. Wow! Wybaczcie, moi drodzy. Kurde! Wow, co ja zrobiłem? Ojej! Ojej! Kurde! Ale żebym go... Dobra. Dobrze, moi drodzy. Gasimy maszynę. I cóż. Materiał trwa około pół godziny. Nie jest źle. Bo tak chciałem, żeby było, wiecie. Podsumowanie zrobione dopiero pod koniec miesiąca. Trochę takie, wiecie, no lipne, co nie? Ale najważniejsze, że jest. Powiedziałem co nieco. Co jeszcze wam tu mogę powiedzieć na 100%, że...
Nie wiem ile jeszcze zostało mi z tego obcego materiału do końca gry. Pewnie będzie z... To będzie chyba odcinek 12, 13, chyba 14 nagrałem. Przede mną jeszcze będzie... Wiecie, rzucenie tych materiałów, bo ten materiał pojawi się oczywiście po obcym. Znaczy po obcym, po tych trzech nagranych materiałach, co nie? Żeby było urozmaicenie jakieś. Au! Ała! Jeszcze żebym zajumał w makaron. Oj, w mikrofon. Zaraz przyjdę. I ten. Jeszcze mnie wołają. Kurde. I ten. No. Ten materiał pojawi się po trzech tych odcinkach z obcego. A co ja miałem tu mówić? A, bo żeby było urozmaicenie, co nie? O to mi chodzi. Jeszcze trochę mi zostało tej drogi, niestety. Ale najważniejsze, że dojechałem trochę. Trochę mało, ale nie jest źle. Jeszcze trochę mi zostało tych. Trochę stacji benzynowych po drodze mam. Trochę jeszcze jest drogi, kurczę. São Paulo na przykład będę mijał. Bardzo duże miasto, łopanie, 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 no. I... O kurde, to już takie... Za dupie będę jechał, naprawdę. A, i do firmy IAA Log. Najprawdopodobniej. Nie, logistika. A, to jest to samo, co nie. Ten materiał pojawi się... Czy to już będzie... No... W środę, jak się nie mylę, no. A później zobaczymy co... Znaczy no później będę nagrywał co nie obcego po tym materiale. Czy już nie dzisiaj, nie tego dnia, tylko dopiero kolejnego. Czy tam jeszcze kolejnego dnia. I cóż. Chyba tyle co nie informacji ode mnie. No później będzie Devil Within jeszcze. I później zobaczymy, pewnie będzie Far Cry co nie. Czwórka. Później chyba Primal wychodził i piątka, co nie, przede mną, a później zobaczymy co będzie. Nie wiem czy ja do końca roku tego dam radę skończyć te gry. Mam nadzieję, że tak, kto wie. Postaram się, bo tu trochę będzie, no będzie trochę przechodzenia z tymi grami. No ale wiecie, postaram się, co nie. Jak powiedziałam, tak będzie, co nie? No i cóż, żeby tu więcej już nie przedłużać, widzimy się w kolejnym materiale. I cóż, trzymajcie się, cześć!